Pierwsza próba, jakby taka doświadczalna, ale właściwie już byłam pewna, że to musi pomagać. Koleżanka, moja przyjaciółka w Stanach Zjednoczonych, złamała sobie rękę. I telefonowała, mówiła, ach, jak to strasznie, mnie tak boli, ręka, nie wytrzymam. Chyba nie wiem, co robić. No więc kazałam jej po złamaniu, miała ciasny gips, od razu zrzucić ten gips, pójść do szpitala i nowy gips założyć, taki bardziej luźny. No i potem był kontakt telefoniczny, że już jest na rehabilitacji i że ma tą rękę przeokropną, po prostu opuchniętą, nieczułą, brak ruchów, boli okropnie całymi dniami i nocami. I co tu robić? Więc pomyślałam, najlepiej, żeby zastosowała mini medica. Więc spakowałam, zrobiłam paczkę i wysłałam do Stanów Zjednoczonych. I naprawdę pomogło. Po jakimś czasie już słyszałam w telefonie przyjemny głos, że jest lepiej, ręka uratowana, już pracuję w domu, wszystko w ogrodzie, już pakuję walizki i przyjeżdżam. Więc widziałam, że stosowanie mini medica ma swoje uzasadnienie. Mini Medic 2000G stanowi idealną propozycję dla cierpiących na przewlekłe dolegliwości bólowe osób w każdym wieku. Pomaga skutecznie walczyć z bólem i działa profilaktycznie, wzmacniając odporność narażonego na szereg czynników zewnętrznych organizmu. W zawodzie pracuję od 7 lat. W zasadzie po ukończeniu studiów znalazłam pracę, no i pracowałam jako rehabilitant. Tutaj w naszym gabinecie odpowiadam głównie za fizykoterapię. Nie boimy się nowych metod, nowych terapii, nowych urządzeń. No jest to na pewno nowe urządzenie, na rynku polskim jeszcze pewnie nieznane. Był taki szczególny przypadek jednej kobiety, która od ponad pół roku zmagała się z dolegliwościami bólowymi stawu barkowego. Strasznie ją ręka bolała, bark w nocy bolał, tak? I nieznana była przyczyna w zasadzie. Pani przyszła na 5 takich seansów, no i po 5 zabiegu przyszła i powiedziała, że po prostu jak ręką odjął, nie boli ją bark, bardzo się dziwiła, no bo też nie znała tej terapii, nie znała w zasadzie dokładnie działania tego urządzenia, ale no, nam najważniejsze jest to, że ból po prostu ustąpił, po prostu ustąpił. Generowane jest światło podczerwone, umieszcza się aplikator na pasku, dookoła tułowia. Stosowane jest to 2 razy dziennie przez około pół godziny.